Dzisiejsza konferencja ojciec Jacek Woroniecki, zakonnik, pedagog, myśliciel uniwersalny, jest wydarzeniem wpisanym w program roku ojca Jacka Woroneckiego, a więc teraz zupełnie oficjalnie i zupełnie i bardzo uroczyście witam Państwa. Dzień dobry Państwu, witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Jest to już drugi punkt dzisiejszego dnia, ponieważ jak większość z nas wie, pierwszym punktem była uroczysta msza święta w kościele na Freta w konwencie ojców dominikanów, w tym przepięknym zabytkowym miejscu i muszę się podzielić na początku bardzo osobistą taką refleksją. Dla mnie ojciec Jacek Woroniecki wpisuje się w ten nie, niezwykły zupełnie zastęp polskich Świętych mężczyzn i kobiet, albo kobiet i mężczyzn, którzy w okresie od powstania listopadowego do uzyskania niepodległości, pojawili się w Polsce i ten ta, ten fenomen opisany jest takim brzydkim, technicznym słowem ruch zakonotwórczy. Natomiast dla mnie to było zesłanie Ducha Świętego rozłożone na trzy pokolenia. Bo przecież jeżeli weźmiemy, zobaczymy Bogdana Jańskiego, Kajsewicza, Semenenkę Bojanowskiego, Felix Szczęstego Felińskiego, Marcelinę Darowską, Józefę Karską, Celinę Bożęcką, Zofię słukowskich Potocką, i tak dalej, i tak dalej. Brata Alberta w międzyczasie, Gorazdowski. Słuchajcie, to jest około 30 niezwykłych ludzi i 50 40 jeszcze bejzym, prawda? Markiewicz. Słuchajcie, pelczar, niesam, to jest po prostu taki, takie bogactwo, tak niezwykły zastęp wspaniałych ludzi, którzy. No właśnie w okresie najczarniejszym, najbardziej. Ponurym, smutnym w, w okresie represji, e, likwidacji zakonów, e, e, honorat Koźmiński, e, e, kasaty, e, rekwistracji dóbr, zakazu przyjmowania do, do nowicjatów podnieśli w Polsce ducha do zupełnie niezwykłego poziomu. Robili to zastępami wspaniałych, świętych, młodych kobiet i mężczyzn, którzy, którzy, którzy wstępowali do, do zgromadzeń zakonnych. I dzisiaj z ogromną radością patrzę tutaj na przedstawicielki jednego z tych niesamowitych zastępów, utworzonych właśnie w tym okresie, w tym, przez, przez ludzi tego czasu, który jeszcze tam Michał Sopoński, Słuchajcie, nie o tym to jest ta konferencja. Także to jest, to jest ogromny dar, ogromna, ogromny zasób, takie bogactwo, które Polska ma w swojej historii. Przypominam o tym dlatego, że jesteśmy kilka dni po wydarzeniu, które wstrząsnęło opinią publiczną na pewno chrześcijan, mianowicie rozporządzeniu Rafała Trzaskowskiego, które zakazuje eksponowania krzyży w miejscach publicznych, nie tylko przez, w ratuszu, ale również we wszystkich jednostkach, pod, placówkach podległych ratuszowi Warszawskiemu, zatem być może również i w szkołach, bo przecież samorząd jest organem założycielskim wielu szkół. Mamy taką sytuację sprzed paru dni i widzimy tutaj ten nieprawdopodobne, to nieprawdopodobne napięcie, że pod pozorem neutralności światopoglądowej państwa niszczy się umowę społeczną. Umowę społeczną, która funkcjonuje tak, że krzyże są elementem nie tylko już wyznania wiary, jakiejś manifestacji uczucia, religijnych, Ale są po prostu znakiem naszej kultury, tożsamości, opowiedzeniem się po tej stronie cywilizacji. Nie będę przedłużał, jestem bardzo dumny, że mogę dzisiaj przystanąć tu ponownie przed Państwem i zapowiedzieć tę konferencję. Jako pierwszy punkt bardzo pro... Drugi punkt, bo pierwszym byłam święta. Drugi punkt to bardzo proszę o otwarcie konferencji doktora Artura Góreckiego, rektora Kolegium Intermarium. A potem będzie jeszcze niespodzianka, prawda? Szanowni Państwo, pozwólcie, że zacznę moje krótkie wystąpienie od cytatu, cytatu z Alistera McIntyra, szwajcarskiego filozofa i etyka. Wyobraźmy sobie, że nauki przyrodnicze ucierpiały wskutek jakiejś katastrofy. Opinia publiczna obciąża naukowców winą za ciąg następujących po sobie kataklizmów w środowisku naturalnym. Szerzą się zamieszki, płoną laboratoria, niszczone są książki i instrumenty badawcze. W końcu władze przejmuje silny ruch polityczny nieuków, który znosi nauczanie wiedzy przyrodniczej w szkołach i uniwersytetach, zamykając do więzień i dokonując egzekucji na pozostałych przy życiu uczonych. Później jednak budzi się zwolna reakcja przeciwko owemu destrukcyjnemu ruchowi i ludzie starają się odnowić naukę, choć w znacznej mierze. Sami już zapomnieli, czym ona była. Zostało im już, zostały im już tylko fragmenty. Byłby to świat, w którym język nauk przyrodniczych, albo przynajmniej jego część, nadal jest w użyciu. Ale dzieje się to w sposób wysoce chaotyczny. Jeżeli w tym wymyślonym świecie udałoby się w ogóle pojawić filozofii analitycznej, nigdy nie byłaby ona w stanie ujawnić faktu owego językowego nieuporządkowania. Techniki filozofii analitycznej są przecież w swojej istocie deskryptywne i opisują język będący w użyciu w danym czasie. Filozof analityczny potrafiłby objaśnić struktury pojęciowe uchodzące wówczas za myśl i dyskurs naukowy dokładnie tak samo jak teraz objaśnia struktury pojęciowe obecnie znanych nam nauk przyrodniczych. Żadnych nieprawidłowości nie potrafiłaby również wykryć fenomenologia czy egzystencjalizm. Wszystkie struktury intencjonalności byłyby takie same jak teraz. Po co konstruuje ten wymyślony świat? Zamieszkały przez fikcyjnych, pseudouczonych i rzeczywistych, autentycznych filozofów? Otóż chciałbym postawić hipotezę, że w prawdziwym, zamieszkiwanym przez nas świecie język moralności jest w stanie takiego właśnie wielkiego nieuporządkowania jak język nauk przyrodniczych w opisanym przeze mnie zmyślonym świecie. Jeżeli mam rację, to w naszym posiadaniu znajdują się jedynie fragmenty jakiegoś schematu pojęciowego, części oderwane od kontekstu, z których kiedyś czerpały swe znaczenie. Posiadamy jedynie pozory moralności, choć nadal posługujemy się wieloma kluczowymi dla niej pojęciami. Utraciliśmy jednak w znacznej mierze, a może zgoła w całości, nasze teoretyczne i praktyczne rozumienie moralności. To jest fragment z dziedzictwa cnoty, takiej ważnej dla tego autora książki w jego przemianach w postrzeganiu świata, jego drogi, drogi filozoficznej. Wydaje mi się, że to jest doskonały wstęp do refleksji, która będzie nam towarzyszyła dzisiaj i jutro nad dorobkiem intelektualnym ojca Jacka Woronieckiego. Ojca Woronickiego, dla którego etyka, antropologia filozoficzna stanowiły podstawę namysłu w ogóle nad człowiekiem, nad pedagogiką, nad szkołą. Te strzępki wiedzy, strzępki pojęć, które nie tworzą jakiejś zbornej siatki opisującej nam rzeczywistość, to jest doskonały obraz tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj w naszej kulturze, w kulturze, która przeżywa ogromny kryzys. Jednym z aspektów tejże kultury jest oczywiście edukacja, wychowanie, szkolnictwo. Dlatego na ten aspekt chcę szczególnie zwrócić, zwrócić uwagę. Do tych strzępków często polega to na tym, że z kontekstu wyrywa się pewne pojęcie, jakiś termin. I wkomponowuje w zupełnie, w zupełnie nową, inną opowieść o tym, jak powinno, powinna wyglądać, powinno wyglądać wychowanie czy, czy kształcenie. Brakuje nam całościowego spojrzenia na to, kim jest człowiek, jakie skuteczne, czyli adekwatne do jego potrzeb wynikających z jego natury i celowości. Jego życia, określonej przez tęże naturę, są potrzebne dla właściwego rozwoju. Jakie narzędzia rozpoznajemy jako narzędzia właściwe do usprawnienia intelektu, do usprawnienia woli człowieka? Wydaje mi się, że w dorobku człowieka, sługi Bożego, o którym dzisiaj będziemy mówili, będą mówili znawcy tematu. Ukazując historię życia ojca Jacka, ukazując wybrane aspekty jego, jego dorobku, Takie właśnie cało, taką całościową propozycję spojrzenia na te kwestie mamy. Propozycję, która nie odrywa usprawnień, cnót, wychowania, kształcenia, nie przeciwstawia ich sobie, w niewłaściwy sposób nie rozkłada akcentów ale właściwie hierarchizuje, nadaje im harmonię, harmonię, która może być, jestem o tym głęboko przekonany, odpowiedzią na kryzys, który przeżywa dzisiaj kultura, wężej szkolnictwo, także szkolnictwo akademickie, uniwersyteckie, z którego rugowana jest dyskusja o prawdzie, czy w ogóle pytania o prawdę, a tym co dominuje, jest wyłącznie taki czysty, przyziemny utylitaryzm, czyli pytanie, jaką korzyść odniosę z tego, że tę książkę przeczytam, że tego się nauczę, korzyść w znaczeniu jakichś wymiernych, wymiernych, wymiernych efektów, korzyści, których się, których się spodziewam. Natomiast zapominamy, że celem tych wszystkich działań jest człowiek, Rozwój jego człowieczeństwa i dopiero właściwie udysponowany człowiek będzie wpisywał się w role społeczne, w role zawodowe w sposób jak najbardziej właściwy. W innym wypadku, w innym wypadku jest to niemożliwe.